Das Thema heute Abend heißt die Zukunft der Kirche oder Versammlung. Tematem dzisiejszym jest przyszłość Kościoła albo zgromadzenia. Als ich dieses Thema zum ersten Mal vorgetragen habe, waren viele Menschen aus der großen Kirche dabei. Gdy po raz pierwszy w życiu mówiłem na ten temat i za pomocą też i rzutnika to przedstawiałem, to wielu ludzi z tego wielkiego kościoła nominalnego było obecnych. Und weil sie den Ausdruck Versammlung nicht kennen, der in unserer Mitte gebraucht wird, habe ich Kirche geschrieben. I ponieważ ci ludzie nie znają tego wyrażenia zgromadzenie, które wśród nas jest znane, to użyłem tego wyrażenia Kościół. Ich werde während des Vortrags bei dem Ausdruck Versammlung bleiben. Ale w czasie wykładu ja pozostanę przy wyrażeniu zgromadzenie. Weil wohl den meisten hier im Raum geläufig ist. Dlatego, że z całą pewnością większości was zgromadzonych w tej sali to słowo jest znane. Weil die Gläubigen, die damals aus der Kirche bei diesem Vortrag waren, meistens keine Bibel dabei haben. Ponieważ ludzie, którzy pochodzili z tego wielkiego kościoła, obecni na sali, nie posiadali w większości przypadków ze sobą Słowa Bożego, habe ich die Bibelverse bildlich dargestellt. To ja te wszystkie cytaty ze Słowa Bożego również zobrazowałem na ekranie, so dass sie immer vor Augen sind. Aby zawsze były przed oczami wszystkich słuchaczy. Und habe auch manche Dinge durch bildliche Darstellungen etwas plastisch gemacht. I również niektóre z obrazów przedstawiłem w postaci plastycznej, w postaci różnych grafik. Was wir hier sehen, sind die Kirchtürme einer mir unbekannten Kirche. To, co teraz widzimy na ekranie, to są wieże kościelne dla mnie nieznanego kościoła. Und sie liegen im Nebel. One są otoczone mgłą. Und wenn wir uns Gedanken machen über die Zukunft der Versammlung oder der Kirche, jeżeli my chcemy się zastanowić nad przyszłością kościoła albo zgromadzenia, und vielleicht sind auch unsere Vorstellungen dabei noch etwas nebulös, noch etwas im Nebel, unsere Vorstellungen etwas wie im Nebel. I może też i nasze wyobrażenia są właśnie takie troszeczkę zakryte mgłą co do tego tematu. Wir sehen vielleicht noch nicht ganz klar darüber. I niezbyt dokładnie potrafimy spojrzeć w ten temat. Dann will aber das Wort Gottes uns ganze Klarheit über die Zukunft der Kirche oder der Versammlung geben. To jednak wiedzmy o tym, że Słowo Boże chce nam darować pełną jasność, co dotyczy zgromadzenia. Aber um diese Zukunft zu verstehen, ale aby tą przyszłość rozumieć, müssen wir uns erst noch einmal etwas über die Vergangenheit im Klaren werden. To najpierw musimy zapoznać się z przeszłością. A na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 18 wiersz. Dieser Bibelvers wurde auch von unserem Bruder ganz am Anfang gelesen. Ten wiersz został też i na samym początku przez naszego brata przeczytany. Es ist das erste Mal, dass in der Bibel von der Versammlung oder der Kirche gesprochen wird. To jest cytat z Biblii, gdzie po raz pierwszy w Biblii jest mowa o zgromadzeniu. Der Herr Jesus spricht davon. O tym mówił Pan Jezus. Und aus diesem Vers werden schon einige Dinge klar. I już z samego tego wiersza niektóre rzeczy stają się dla nas jasne. Erstens, zu dem Zeitpunkt, als der Herr Jesus davon spricht, ist die Kirche noch nicht da. Po pierwsze, musimy zauważyć, że w tym czasie, w którym Pan Jezus wypowiadał te słowa, nie istniał Kościół na ziemi. Weil er spricht in der Zukunft, er sagt, ich werde bauen. I Pan Jezus też mówi o tym, że ja to zbuduję, a więc używa czasu przyszłego. Zweitens sehen wir, was die Grundlage der Versammlung ist. A po drugie widzimy, jaka jest też i podstawa zgromadzenia. Der Herr Jesus beschreibt das mit einem Bild eines Felsens.
A Pan Jezus obrazuje ją w postaci skały. Auf diesen Felsen will er bauen. I na tej skale on chce zbudować. Dieser Fels, den hatte Petrus vorher erwähnt. Tą skałę Piotr już wcześniej wspomniał. Nachdem der Herr Jesus seine Jünger gefragt hatte, was sagt denn ihr, wer ich bin? A mianowicie w tym zdarzeniu, gdy Pan Jezus zapytał się uczniów swoich, a wy co powiadacie, kim ja jestem? Hatte Petrus geantwortet, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Das ist der Fels, auf dem die Versammlung gebaut ist. To jest właśnie ta skała, na której zostało zgromadzenie zbudowane. Sie ist nicht auf Petrus gebaut. Zgromadzenie nie jest zbudowane na Piotrze. Petrus heißt nicht Fels. Piotr również też nie wykłada się to imię jako skała. Petrus heißt Stein. Petros oznacza kamień. Und wir haben, unser Bruder hat auch Stellen vorher vorgelesen. Nasz brat też i na początku przeczytał takie miejsca z Biblii. Wo das ganz klar zum Ausdruck kommt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Gdzie to całkowicie jasno jest przedstawione z pierwszego listu do Koryntian, trzeci rozdział. Einen anderen Grund kann niemand legen als der, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Innego podłoża czy fundamentu nie może nikt założyć jak ten, który został założony, a jest nim Jezus Chrystus. Christus ist die Grundlage der Versammlung. Chrystus jest podstawą zgromadzenia. Drittens sehen wir in diesem Satz noch etwas. A po trzecie, w tym zdaniu jeszcze jedną rzecz oglądamy. Die Versammlung wird von des Hades Pforten nicht überwältigt werden. A bramy piekielne nie przemogą tego zgromadzenia. Und das heißt, dass die Versammlung nie aufhören wird zu existieren. A to oznacza, że zgromadzenie nigdy nie przestanie egzystować. Es ist eine bildliche Sprache, die der Herr Jesus benutzt. Jest to mowa obrazowa, którą Pan Jezus tu w tym przypadku używa. Womit er ausdrücken will, dass der Tod die Versammlung nie überwältigen wird. Tod? Der Tod. A chcę przez to też i wyrazić to, że śmierć nigdy nie przemoże zgromadzenia. Wir werden uns am dritten Abend mit Israel beschäftigen, oder im dritten Vortrag morgen Abend mit Israel beschäftigen. W czasie trzeciego wykładu, w dniu jutrzejszym, po południu, wieczorem, będziemy zajmowali się Izraelem. Israel hat noch eine Zukunft. Izrael ma przed sobą jeszcze przyszłość. Aber Israel ist nicht für die Ewigkeit. Ale Izrael nie jest przeznaczony na wieczność. Aber die Versammlung ist für die Ewigkeit. A zgromadzenie jest przeznaczone na wieczność. Jetzt kommen wir zur Geburtsstunde der Versammlung. Teraz możemy przejść do tej godziny narodzenia się zgromadzenia. Weiß nicht, wird das verdeckt, die Bilder durch uns ein wenig? Czy te obrazy tutaj dla niektórych są zakrywane przez nas stojących? Dann setzen wir uns. To wtedy może usiądziemy. Besser? Ich sagte vorhin schon, dass als der Herr Jesus zum ersten Mal davon der Versammlung sprach, sie noch nicht existierte. Już poprzednio powiedziałem, że gdy poprzednio Pan Jezus mówił o zgromadzeniu, to te zgromadzenie jeszcze nie istniało. In Apostelgeschichte 2, in den ersten drei Versen finden wir die Geburtsstunde der Versammlung. W Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, w pierwszych trzech wierszach mamy opisane właśnie tą godzinę narodzenia się zgromadzenia. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Wir sehen,
dass es ein ganz bestimmter Tag war. Widzimy z tego, że był to szczególnego rodzaju dzień. Es war ein jüdisches Fest an diesem Tag. W tym dniu właśnie było święto żydowskie. Das Fest der Wochen. Święto tygodni. Dieses Fest feierten die Juden am Ende der Weizenernte. To święto Żydzi obchodzili na koniec żniw pszenicznych. An diesem Fest brachten sie zwei Brote da, die von dem frisch geernteten Weizen gemacht waren. W tym na to święto przynosili dwa chleby, które były upieczone z tego świeżo zebranego ziarna. Es war das dritte jüdische Fest im Laufe des jüdischen Jahres. A było to trzecie z kolei święto w ciągu tego roku żydowskiego. Das erste Fest ist das Fest des Passa. Pierwszym świętem było święto Paschy. Ein Bild des Todes des Herrn Jesus auf Golgatha. Które jest obrazem śmierci Pana Jezusa na Golgocie. Der Jesus ist am Freitag gestorben. Pan Jezus zmarł w piątek. Am Sabbat, am Samstag lag er im Grab. W sobotę, czyli w Sabbat, leżał w grobie. An dem Tag nach dem Sabbat, der nach dem Passa war. A w ten dzień po Sabbacie, bezpośrednio po tym święcie Paschy, brachten die Juden eine Garbe vor Gott. Żydzi przynosili snop przed Boga. Eine Gerstengarbe. A był to snop z jęczmienia. Es war die erste Garbe der Ernte. Był to snop z tego pierwszego żniwa w roku. Das ist ein Bild von Ostern. I to święto jest obrazem Wielkanocy. Diese Garbe stellt den Herrn Jesus in Auferstehung dar. I ten snop obrazuje Pana Jezusa w jego zmartwychwstaniu. Von diesem Tag an wurden 50 Tage gezählt. Od tego dnia odliczano 50 dni. Und dann kam das dritte Fest. I następowało trzecie święto, wo diese zwei Brote dargebracht wurden. Którym to tym święcie przynoszono dwa chleby. Es spricht prophetisch genau von diesem Tag. I proroczo wskazuje właśnie na ten dzień. Darum war dieser Tag jetzt erfüllt. Dlatego też i ten dzień się spełnił, czy nadszedł. Nicht nur der Tag war da, er war erfüllt. Nie tylko, że ten dzień nadszedł, tak jak jest to w polskim tłumaczeniu, ale w niemieckim jest to wyrażone, ten dzień się spełnił. 120 Gläubige waren dort etwa auf dem Obersaal zusammen. Około 120 wierzących było zgromadzonych w górnej sali w tym dniu. Und dann kam Gott der Heilige Geist nach der Verheißung des Herrn Jesus herab. I wtedy Bóg, Duch Święty, według obietnicy Bożej stąpił na nich. Und das war begleitet durch äußere Erscheinungen. A towarzyszyły mu te zewnętrzne oznaki przyjścia Jego. Der Wind erfüllte das ganze Haus. Gdyż wiatr wypełnił cały ten dom. Ein Bild davon, dass der Geist Gottes in der Versammlung als Gesamtheit Wohnung nimmt. Jest to obraz tego, że Duch Święty w ogóle, w całości zgromadzenia zamieszkał. Aber es setzten sich auch Zungen von Feuer auf jeden einzelnen von ihnen. Ale również też i nad każdym z nich pojawiły się języki jakby z ognia. Ein Zeichen dafür, dass auch jeder einzelne den Heiligen Geist empfangen hat. Jako znak tego, że każdy z nich z osobna otrzymał Ducha Świętego. Dadurch, dass der Heilige Geist in der Versammlung als solcher wohnt, przez to, że Duch Święty w ogóle, w całości zgromadzenia mieszka, ist die Versammlung zu einem Leib gebildet worden. Zgromadzenie zostało też utworzone w jedno ciało. Sie ist eine Einheit, jest jednością, całością, die nie zerstört werden kann. Która nie może być nigdy zniszczona. Erinnern wir uns an die Worte des Herrn Jesus. Czy przypominamy sobie słowa Pana Jezusa? Auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen.
Na tej skale ja zbuduję moje zgromadzenie. Der Herr Jesus baut selbst. Pan Jezus osobiście buduje. Und jetzt habe ich dann einige Bibelverse aufgelistet am Anfang der Apostelgeschichte, die dieses Bauen verdeutlichen. I teraz przedstawiłem kilka wierszy biblijnych z początku właśnie Księgi Dziejów Apostolskich, które obrazują ten proces budowania. Ich werde zu diesen Versen nicht sagen, unser Bruder wird sie vorlesen, sie sprechen für sich selbst. Nie będę na temat tych wierszy mówił, gdyż gdy je przeczytamy, to te wiersze same za siebie przemawiają do nas. Chrystus buduje. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Z Dziejów Apostolskich, 2 rozdział, 41 wiersz. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. 4 rozdział, 4 wiersz. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. 5 rozdział, 14 wiersz. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. 6 rozdział, 7 wiersz. Das ist die eine große Wahrheit, die uns das Wort Gottes zeigt. To jest ta jedna wielka Boża prawda, którą nam Słowo Boże pokazuje. Der Herr Jesus fügt Stein um Stein hinzu. Pan Jezus dodaje kamień po kamieniu do Niego. Alle Steine, die der Herr Jesus hinzufügt, sind lebendige Steine. Wszystkie kamienie, które Pan Jezus dodaje, są kamieniami żywymi. Davon spricht Petrus in seinem ersten Brief. O tym mówi Piotr w swoim pierwszym liście. Lebendige Steine heißt, es sind wirklich Gläubige. Żywe kamienie to oznacza ludzi, którzy są rzeczywiście wierzącymi. Solche, die Buße getan haben, są ludźmi, którzy pokutowali, die wirklich an den Herrn Jesus glauben, i którzy prawdziwie, w rzeczywistości wierzą w Pana Jezusa, die wiedergeboren sind und neues Leben haben, ludzie, którzy są nowonarodzeni i posiadają nowe życie, und die den Heiligen Geist besitzen, i ludzie, którzy posiadają Ducha Świętego. Nur solch eine Person ist wirklich ein Christ. Tylko tego rodzaju osoba staje się rzeczywiście, trzeba powiedzieć, chrystianinem. Ich wiederhole die vier Dinge noch einmal. Jeszcze raz powtórzę te cztery rzeczy. Buße tun über seine Sünden. Pokutować z powodu popełnionych swoich grzechów. Glauben an den Herrn Jesus. Wierzyć w Pana Jezusa. Das sind die beiden Dinge, die wir tun müssen. To są dwie rzeczy, które my musimy uczynić. Und dann ist das, was Gott tut. A następnie następuje to, co Bóg czyni. Er gibt ewiges Leben. On daruje życie wieczne. Und den Heiligen Geist. I on daruje Ducha Świętego. Darum sind es dann auch lebendige Steine. Dlatego to są właśnie kamienie żywe. Aber das ist die eine Seite der Versammlung der Kirche, diese Sichtweise. Ale to jest jedna ze stron tego zgromadzenia żywego. Die Seite, dass Gott oder der Herr Jesus alles tut. Jest to strona pokazująca to, że Bóg albo Pan Jezus wszystko czyni. Es gibt eine zweite Seite. Jest również też i druga strona tej sprawy. Die Seite der menschlichen Verantwortlichkeit. Mianowicie strona tej ludzkiej odpowiedzialności. Und die macht uns jetzt das nächste Bild klar. I to obrazuje nam następny obraz. Was wir hier sehen, sind die Grundmauern einer zerstörten Kirche, aber die Fundamente sind noch sichtbar. To, co widzimy, to są właśnie fundamenty zburzonego kościoła. Jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. 1 list do Koryntian, 3 rozdział, 10 wiersz.
Dieser Vers kommt kurz nach dem Vers, den wir vorhin gelesen haben. Ten wiersz następuje bezpośrednio po tym, co poprzednio żeśmy czytali. Das Paulus sagt, der Grund, der gelegt ist, ist Jesus Christus. Wiersz, w którym Paweł powiedział, że fundament, który został założony, jest Jezus Chrystus. Und dann sagt Paulus, dass als ein weiser Baumeister den Grund gelegt hat. A następnie Paweł mówi, że on jako mądry budowniczy założył fundament. Damit will Paulus nicht sagen, dass Jesus Christus gelegt hat. Das konnte nicht. To przez to Paweł nie chce powiedzieć, że on tutaj zajmuje miejsce Jezusa Chrystusa. Tego nie mógł zrobić. Aber hat die Lehre davon verkündigt. Ale on głosił naukę jego. Aber das, hat das auch in Korinth getan. On również to czynił w Koryncie. Aber nach 18 Monaten hat diese Stadt verlassen. Ale po 18 miesiącach opuścił to miasto. Um woanders hinzugehen. Aby iść na inne miejsca. Und nun mussten die in Korinth zum Glauben gekommen waren, a więc wszyscy ci, którzy w Koryncie wtedy uwierzyli, die Versammlung von Korinth, a więc całe zgromadzenie z Koryntu, selbst weiterbauen. Oni musieli sami teraz dalej budować. Und dann wissen wir, dass Paulus sagt, dass man auf verschiedene Weise bauen kann. I wiemy o tym, że Paweł mówi, że można budować w różnorodny sposób. Man kann mit gutem Material bauen. Można budować za pomocą dobrych materiałów. Mit Gold und Silber und edlen Steinen. Można budować za pomocą złota i srebra i kamieni szlachetnych. Das heißt mit guter Lehre, die ihre Grundlage auf der Schrift hat. A mianowicie to oznacza, że budować za pomocą dobrej nauki, która ma swoje podstawy w Piśmie Świętym. Aber man kann auch mit schlechtem Material bauen. Ale również można budować za pomocą złych materiałów. Paulus nimmt das Bild von Holz, Heu und Stroh. Paweł używa w tym względzie tego obrazu słomy, siana i drewna. Dinge, die, wenn Feuer daran kommt, verbrennen und keinen Bestand haben. A więc są to rzeczy, które, jeśli by przyszedł ogień, nie ostałyby się w nim. Das sind Lehren von Menschen. A one oznaczają nauki ludzkie. Die leider in der Geschichte der Kirche Einzug genommen haben. Które niestety w całym przeciągu historii Kościoła wniknęły do niego. Die Lehre vom Fegefeuer ist eine solche Lehre. Na przykład nauka o czyśćcu jest tego rodzaju nauką. Sie hat keine Grundlage in der Bibel. Ona nie ma żadnych podstaw w Biblii. Ich könnte noch weitere Lehren anfügen, die keine Grundlage in der Bibel haben. Mógłbym przytoczyć jeszcze wiele innych nauk, które nie mają żadnych podstaw w Biblii. Aber es sind nicht nur falsche Lehren eingeführt worden. Ale nie tylko błędne nauki zostały wprowadzone. Es sind auch Menschen als solche, die zu der Kirche gehören, erklärt worden. Również i ludzie jako tacy, którzy należą do Kościoła, zostali ordynowani. Die überhaupt kein Leben aus Gott haben. Którzy w ogóle nie posiadali życia z Boga. Gleichsam tote Steine sind hinzugefügt worden. Można powiedzieć, martwe kamienie zostały dodane. Und was wir heute vor Augen haben in der Christenheit, a to, co w dzisiejszych czasach możemy naszymi oczami oglądać w chrześcijaństwie, ist, dass in diesem ganzen System einerseits das ist, was der Herr Jesus gebaut hat, to w całym tym systemie oglądamy to, co z jednej strony zbudował Pan Jezus. Und das alles ist echt. To wszystko właśnie jest prawdziwe. Und andererseits haben wir das, was der Mensch gebaut hat. A z drugiej strony widzimy rzeczy, które człowiek zbudował. Und da ist das meiste unecht. I większość z tych rzeczy jest nieprawdziwa. Und es bedarf großer Klarsicht, um diese Dinge auseinanderzuhalten. I naprawdę potrzeba bardzo jasnego, ostrego spojrzenia, aby te rzeczy potrafić rozróżnić między sobą. Jetzt gibt es ein Buch in der Bibel, das uns zeigt, wie die Geschichte der Kirche, der Versammlung weitergehen würde. Tak, w Biblii jest jedna księga, która może nam pokazać,
jak ta historia zgromadzenia dalej będzie przebiegała. Und zwar weit über die Zeit hinaus, zu der diese Dinge niedergeschrieben wurden. A mianowicie daleko, daleko dalej, pokazująca rzeczy niż to, co można było widzieć w czasach, w których ta księga była napisana. Wir müssen uns klar werden, dass das Neue Testament komplett im ersten Jahrhundert vor nach Christus geschrieben wurde. Musimy być tego świadomi, że cały Nowy Testament został kompletnie zapisany w pierwszym stuleciu po Chrystusie. Ganz zum Schluss lebte noch der Apostel Johannes. Na sam koniec żył jeszcze apostoł Jan. Und so war die Versammlung noch in einem einigermaßen guten Zustand. Za jego czasów życia jeszcze zgromadzenie było w miarę w dobrym stanie. Aber in der Offenbarung finden wir eine prophetische Schau über die Geschichte der Versammlung bis zum Ende der Zeit. Ale w Księdze Objawienia znajdujemy właśnie proroczy przegląd, jak będzie wyglądało zgromadzenie aż do samego końca. Weil wir diesen Gegenstand in der Konferenz in Katowice hatten. Ponieważ ten przedmiot rozważania mamy również też i w trakcie konferencji sierpniowej w Katowicach, können wir da etwas schneller darüber hin. To z pewnością możemy troszeczkę szybciej nad tym tematem przejść. To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu i do Tiatyry i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. Księga Objawienia, 1 rozdział, 11 wiersz. Widzimy tutaj przed sobą wycinek mapy, w których możemy zauważyć położenie tych 7 miast przed chwilą wymienionych. Ganz unten links am Rand ist noch die Insel Patmos gerade eben zu sehen. Całkowicie na dole, po lewej stronie, na Morzu Śródziemnym, jest jeszcze zobrazowana wyspa Patmos, auf der Johannes verbannt war und auf der er dieses Buch der Offenbarung geschrieben hat. Na którą to wyspę został wygnany apostoł Jan i tam on napisał tą Księgę Objawienia. Cały ten teren, który teraz oglądamy, znajduje się na terenie dzisiejszego państwa tureckiego. Tych 7 miast ułożonych jest wzdłuż rzymskiej drogi. Efes był największym z tych miast. Tam właśnie dobijały do brzegu rzymskie galery. Wtedy, gdy przypływali żołnierze rzymscy. I ta rzymska droga ciągnęła dalej. Najpierw kierowała się na północ do miasta Pergamon. A następnie droga ta łukiem kierowała się na południe. Siedem zgromadzeń, które są wymienione w Księdze Objawienia, to nie są tylko jedyne 7 zgromadzeń, które na tym terenie się znajdowały. Na przykład zgromadzenie w mieście Kolosy znajduje się niedaleko od miasta Laodycea. Ale te 7 zgromadzeń w tamtym czasie były w takim stanie duchowym, każde jedno po drugim, die Gott erlaubten an diesen Zuständen die ganze Geschichte der Kirche
który ten stan tych siedmiu zgromadzeń umożliwił Bogu, aby na podstawie tego zobrazować historycznie cały stan Kościoła czy zgromadzenia. Kościół w pierwszych latach istnienia do roku 166 po Chrystusie. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Objawienia, 2:4. Efes. Das erste Sendschreiben geht an Ephesus. Pierwszy list został skierowany do Efezu. Das Bild zeigt uns das Amphitheater von Ephesus. To zdjęcie nam pokazuje amfiteatr z miasta Efes. In diesem Theater, das ausgegraben worden ist, hat Paulus gesprochen. Tutaj w tym amfiteatrze, który został odkopany, przemawiał apostoł Paweł. Ephesus zeigt uns die Geschichte der Kirche bis etwa 166 nach Christus. Efes obrazuje nam historię Kościoła, jaka kształtowała się mniej więcej do roku 166 po Chrystusie. Ich sagte vorhin übrigens Amphitheater, das ist ein ganz normales Theater, kein Amphitheater. Das ist ein normales Theater, kein Amphitheater. Der entscheidende Satz in diesem Sendschreiben ist der, der dort an der Wand steht. Decydującym zdaniem, które tutaj skierowane jest do tego zboru w Efezie, który możemy przeczytać. Alles war äußerlich noch in Ordnung in dieser Versammlung. Na zewnątrz, w tym zgromadzeniu wszystko było jeszcze w porządku. Aber der Keim des Todes war schon da. Ale już ten zalążek śmierci już się pojawił. Die tiefste, die innigste Liebe zum Herrn Jesus war nicht mehr da. Ta najgłębsza i najściślejsza miłość do Pana Jezusa już przeminęła. Das ist der Beginn jedes Niederganges. To jest początek upadku. Smyrna. Kościół w okresie prześladowań od roku 167 do roku 313 pod panowaniem Aureliusza i Konstantyna, do Konstantyna. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Księga Objawienia, 2:10. Die Versammlung von Smyrna erhält keinen Tadel vom Herrn. To zgromadzenie ze Smyrny nie otrzymało od Pana żadnego zganienia. Sie ging durch Verfolgungen. To zgromadzenie przechodziło przez prześladowania. Das Mosaik, was man dort rechts sieht, mozaika, którą widzimy po prawej stronie, stellt die Ermordung eines der Kirchenväter dar. Przedstawia nam mord nad jednym z ojców Kościoła, der in Smyrna ums Leben gekommen ist. Który został zabity w mieście Smyrna. Dieses Mosaik hat man in Smyrna in einer zerstörten Kirche gefunden. Tą mozaikę znaleziono w odkopanym, zburzonym kościele ze Smyrny. Durch diese Versammlung wird die Verfolgung der Kirche durch die römischen Kaiser dokumentiert. Przez to zgromadzenie zostało udokumentowane prześladowanie zgromadzenia jako całości poprzez tych cesarzy rzymskich. Zwar hat Nero auch schon die Christen in Rom verfolgt. Wprawdzie już Neron prześladował chrześcijan w Rzymie. Unter seiner Regierung starb Paulus, den Märtyrertod. I podczas jego panowania śmiercią męczeńską zmarł również apostoł Paweł. Aber diese Verfolgung blieb auf Rom beschränkt. Ale te prześladowanie w tamtym czasie było ograniczone tylko na teren Rzymu. Während mit dem Kaiser Aurelius, podczas gdy zapanowania tego cesarza Aureliusza,
einem Philosoph auf dem Kaiserthron. To był filozof, który zasiadł na tronie cesarskim. Die Verfolgung per Gesetz im ganzen römischen Reich angeordnet wurde. Prześladowanie zostało zarządzone poprzez wydanie ustawy na terenie całego jego cesarstwa. Und diese Dekrete blieben gültig bis zu Beginn der Regierungszeit vom Kaiser Konstantin. I te dekrety były obowiązujące aż do początków panowania cesarza Konstantyna. Es sind 10 Kaiser nacheinander, die die Christen grausam verfolgt haben. W międzyczasie nastało 10 różnych cesarzy, którzy w okrutny sposób prześladowali chrześcijan. Der letzte war der Vorgänger von Konstantin. Ostatni z nich, ten, który był przed Konstantynem, der Kaiser Diokletian. Cesarz Dioklecjan, der über 10 Jahre hinweg die Christen grausamst verfolgt hat. Był człowiekiem, który przez 10 długich lat w okrutny sposób prześladował chrześcijan. Pergamon, kościół okresu w latach 313 do 606 od Konstantyna do Justyniana. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. Księga Objawienia, 2 rozdział, 13 wiersz. Mit Konstantin trat eine große Wende ein. Za czasów panowania cesarza Konstantyna nastąpiła bardzo wielka odmiana. Konstantin hat zumindest äußerlich das Christentum angenommen. Konstantyn wprawdzie w sposób tylko powierzchowny, zewnętrzny przyjął chrześcijaństwo jako swoją wiarę. Und machte es zur Staatsreligion. Uczynił z chrześcijaństwa religię państwową. Das war ein radikaler Wechsel. Była to radykalna odmiana. Gerade eben wurden die Christen noch grausamst verfolgt. Dopiero co niedawno chrześcijanie byli w okrutny sposób prześladowani. Und jetzt war das Christentum zur Staatsreligion erhoben. A teraz nagle chrześcijaństwo staje się religią państwową. Die höchsten Ministerämter wurden an Christen vergeben. I najwyższe stanowiska ministerialne zostały przekazane ludziom wierzącym. Mit dieser Zeit verloren die Gläubigen die himmlische Hoffnung. I w tym okresie czasu wierzący stracili tą niebiańską nadzieję. Weil es ja auf der Erde ihnen jetzt so gut ging. Z tego powodu, że na ziemi zaczęło im się tak dobrze powodzić, richteten sich ihre Interessen auf die Erde. Oni teraz skierowali całe swoje zainteresowanie na ziemię. Sie wurden irdisch gesonnen. Stali się usposobieni ziemsko. Und die himmlische Hoffnung trat in den Hintergrund. A niebiańska nadzieja została wyparta całkowicie na tylny plan. Sie machten sich dort gleichsam waren sie zu Hause. I tam, gdzie mieszkali, czuli się jak u siebie w domu. Fühlten sie sich wohl. Dobrze się tam czuli. Wo der Thron Satans ist. A czuli się dobrze tam, gdzie jest tron szatana. In dieser Welt. A więc w tym świecie. In der Zeit von Smyrna war Satan gekommen wie ein brüllender Löwe. W czasie Smyrny szatan przyszedł jako ten lew ryczący. Jetzt kam er als listige Schlange. A teraz w Pergamie on przyszedł jako chytry wąż. 606 endet diese Phase der Kirchengeschichte. W roku 606 zakończyła się ta faza historii Kościoła. Und die nächste Phase beginnt. Następna faza rozpoczyna się. Tiatyra. Kościół papieski, rzymskokatolicki od roku 606 za czasów panowania Grzegorza Wielkiego. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi. Księga Objawienia, 2 rozdział, 20 wiersz.
606 hat der Bischof von Rom. W roku 606 biskup rzymski Gregor der Große, Grzegorz Wielki, sich zum ersten Bischof unter allen Bischöfen erklärt. Ogłosił siebie jako tego pierwszego nad wszystkimi biskupami. Das ganze Bischofssystem war schon gegen die Bibel. Już nawet cały system ten, ten biskupi był niezgodny i przeciwny Słowu Bożemu. Das Wort Bischof kommt von einem griechischen Wort. Biskup, to słowo pochodzi z greckiego słowa. Und ist eigentlich dasselbe wie Aufseher und Ältester. I w zasadzie to samo oznacza, co nadzorujący albo starszy. Und am Anfang in der Bibel im Neuen Testament gab es mehrere Aufseher und Älteste an einem Ort. I na początku nad w zgromadzeniu na jednym z miejsc było kilku czy wielu takich, którzy byli takimi doglądającymi. Das war das biblische Muster, mehrere an einem Ort. Taki był też i biblijny wzorzec, aby było ich kilkoro na jednym miejscu. Aber mit der Zeit hatte sich das herausgebildet, dass es nur noch einer war. Ale w przeciągu czasu to tak się wykształciło, że tylko jeden był przełożonym. Und nicht nur für einen Ort, sondern für ein ganzes Gebiet. I to nie tylko na teren jednej miejscowości, ale na cały obszar jakiegoś kraju. Und 606 erklärte sich Gregor zum ersten von ihnen. I właśnie w roku 606 Grzegorz siebie samego ogłosił jako pierwszego nad wszystkimi innymi biskupami. Das Papsttum war geboren. I w ten sposób narodziło się papiestwo. Und dieser Satz, den wir hier lesen, von Isabel, dass sie die Knechte lehrt. A to zdanie, które tutaj możemy z tego cytatu przeczytać, że Izabel uczy sługi moje, ist ein Charakteristikum dieses Systems. To zdanie jest charakterystyczne właśnie dla całego tego systemu. Heute wird gesagt, die Kirche lehrt. Dzisiaj mówi się, Kościół uczy. Das kennt das Wort Gottes überhaupt nicht. Tego rodzaju sformułowania Słowo Boże w ogóle nie zna. Das Wort Gottes sagt uns, dass die Kirche belehrt wird. Słowo Boże nam mówi, że to Kościół jest pouczany przez Słowo Boże. Und alles, was gelehrt wird, muss geprüft werden an Gottes Wort. I wszystko to, co jest głoszone jako nauka, musi być na podstawie Słowa Bożego sprawdzane. Als Paulus in Beröa predigte, a gdy Paweł głosił w mieście Berea, haben die Zuhörer in den Schriften nachgeforscht, ob das alles stimmte, was der Apostel sagte. Słuchacze jego z Pisma wszystko badali, czy to, co on mówi, zgodne jest z Pismem. Und das Wort Gottes sagt, dass diese Gläubigen in Beröa edel waren. A Słowo Boże nam poświadcza, że ci wierzący z Berei byli szlachetnego usposobienia. Und lobt dieses Verhalten, dass sie das geprüft haben. I bardzo pochwala ten sposób postępowania, że oni wszystko sprawdzali. In diesem System hat man den Laien völlig abgesprochen, dass sie irgendetwas prüfen konnten. W tym systemie, o którym mówimy, wszystkich laików pozbawiono tej możliwości sprawdzania tego, co jest uczone. Die Geistlichkeit lehrt und das hat man gefälligst zu glauben. Duchowieństwo uczy i pozostałym nic innego nie pozostaje, jak tylko wykonywać i słuchać to, co oni uczą. Die Beröer haben selbst das geprüft, was ein Apostel Paulus sagte. A przed chwilą żeśmy słyszeli, że ci z Berei, oni wszystko sprawdzali, co apostoł Paweł powiedział, uczył. Ihr werdet feststellen, dass ich hier bei diesem System nur einen Beginn dieses Systems vermerkt habe. Z pewnością zauważacie, że poprzez pokazanie tego systemu chciałem pokazać tylko jego początek, aber nicht ein Ende.
ale nie jego koniec. Denn dieses System wird bestehen, bis der Herr Jesus kommt. Gdyż ten system będzie dalej istniał aż do chwili, gdy przyjdzie Pan Jezus. Sardes, kościół protestancki od roku 1517. Znam uczynki Twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Księga Objawienia, 3:1. Auf dem Bild steht jetzt doch noch etwas in Deutsch. Na tym zdjęciu jest jeszcze pewien napis, który można w języku niemieckim przeczytać. Was da auf die Mauer vor der Kirche gesprüht ist. Ten napis został szprajem napisany na murze okalającym kościół. Gott ist tot. Bóg nie żyje. Das ist ein Satz von Nietzsche. Jest to zdanie pochodzące od filozofa Nietzschego. Ein Pfarrersohn. Ein Sohn eines Pfarrers. A jest on synem pastora. Aber dieser Satz ist leider von evangelischen Theologen aufgegriffen worden. Niestety to zdanie również zostało użyte przez teologów ewangelickich. Bultmann und seine Nachfolger, für sie ist Jesus nicht wirklich auferstanden. Dla Bultmana i dla jego naśladowców Pan Jezus nie zmartwychwstał w rzeczywistości. Für sie ist Gott gleichsam tot. To dla nich właśnie Bóg jest umarłym. Aber Gott ist nicht tot. Ale Bóg nie jest umarłym. Sondern dieses System ist tot. Ale cały ten system jest umarły. Das hat Gott damals schon gesagt. O tym już wtedy Bóg powiedział. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Ty masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Das ganze fing an 1517. A wszystko to zaczęło się od roku 1517. Es ist das Datum des Thesenanschlags von Luther in der Kirche zu Wittenberg. Jest to rok, w którym Luther przybił swoje tezy na drzwiach wejściowych do kościoła w Wittenberdze. Wo er Stellung nahm gegen die Missbräuche des römischen Systems. On tam zajął swoje stanowisko w stosunku do nadużywania tych rzeczy w kościele katolickim. Er wollte anfangs nicht ein neues System gründen. On na samym początku nie chciał zakładać jakiegoś nowego systemu. Sondern die römische Kirche wollte er reformieren. Ale on chciał ten rzymski kościół zreformować. Wie es vor ihm Leute wie Hus auch schon gewollt haben. Tak, jak to chcieli również inni ludzie przed nim uczynić, na przykład Hus. Aber er wurde exkommuniziert. Ale został eskomunikowany. Mit dem Bann belegt. Klątwę nad nim wypowiedziano, czy rzucono na niego. Und so blieb ihm nichts anderes übrig, als eine neue Bewegung zu gründen. I nic nie pozostało mu lepszego do uczynienia, jak właśnie założyć nowy ruch w chrześcijaństwie. Den Protestantismus. Mianowicie protestantyzm. Der Beginn war sicher von Gott. Początek z całą pewnością był od Boga. Aber was daraus geworden ist, ist furchtbar. Ale to, co z tego się, do czego się to rozwinęło, to jest przerażające. Auch dieses System besteht bis heute neben dem katholischen System. Również ten system istnieje po dziś dzień obok systemu katolickiego. Filadelfia. Wierzący, którzy uzyskali aprobatę Pana. Jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Księga Objawienia, 3:8. Anfang des 19. Jahrhunderts bewirkte Gott eine Belebung. Na początku XIX stulecia Bóg sprawił, że rozpoczął się nowy ożywszy ruch. Er schenkte unter Gläubigen eine Rückkehr zum Worte Gottes. On podarował wśród wierzących powrót do Słowa Bożego.
Diese Gläubigen gingen aus den großen Systemen hinaus. Ci wierzący wyszli z tych wielkich systemów religijnych. Kamen einfach schlicht als Christen zusammen. I oni w prosty sposób zaczęli się zgromadzać jako chrześcijanie między sobą. Der Unterschied zwischen Laien und Geistlichkeit wurde völlig aufgehoben. Różnica pomiędzy laikami i duchowieństwem została całkowicie zniesiona. Das allgemeine Priestertum wurde wieder verstanden und verwirklicht. Prawda ogólnego kapłaństwa wszystkich wierzących została na nowo odkryta i urzeczywistniona w życiu. Und große Gnade war auf diesen Gläubigen. I wielka łaska spoczęła na tych wierzących. Die Auswirkungen waren in der ganzen Christenheit zu spüren. Skutki tego były odczuwalne w całym chrześcijaństwie. Leider ist das nicht so geblieben. Niestety nie pozostało tak dalej. Die Zeit, die Blütezeit von Philadelphia ist vorbei. Ten okres rozkwitu stanu w Filadelfii, on już przeminął. Ich denke, das gibt es noch, was Philadelphia uns darstellt. Ja myślę, że jeszcze jest coś takiego, co przedstawia na Filadelfię. Aber es drückt der Christenheit seinen Stempel nicht mehr auf. Ale w ogólności całe chrześcijaństwo nie nosi właśnie odcisk tego stempla Filadelfii na sobie. Es sind wenige. Jest niewielu takich. Und sie besitzen, wie der Herr gesagt hat, eine kleine Kraft. I tak, jak Pan to powiedział, oni mają niewielką moc. Das ist das einzige Sendschreiben, außer dem von Smyrna, das keinerlei Tadel enthält. Jest to też, oprócz tego listu skierowanego do Smyrny, następny list, jedyny list, w którym nie czytamy nic nagannego. Sondern nur Lob. W tym liście czytamy tylko pochwałę. Und doch lesen wir auch dort von Überwindern. A jednak i w tym liście czytamy o tych, którzy są zwycięzcami. Nicht jeder, der sich äußerlich zu Philadelphia hält. Bo nie każdy, który w zewnętrzny sposób przyznaje się do Filadelfii, ist automatisch ein Überwinder. Jest od razu automatycznie zwycięzcą. Wir müssen das heute auch noch mit allem Ernst versuchen zu verwirklichen. My dalej musimy i dzisiaj z wszelką powagą próbować urzeczywistniać. Nein, die Christenheit wird heute von Laodicea geprägt. Nie, dzisiaj chrześcijaństwo jest napiętnowane stanem Laodycei. Chrześcijaństwo bez Chrystusa, zapierające się Pana. Wypluję Cię z moich ust. Księga Objawienia, 3 rozdział, 16 wiersz. Zu dem Bild möchte ich etwas sagen. Co do tego zdjęcia chciałbym parę słów powiedzieć. Bei Philadelphia hatte ich ja eine alte Bibel als Bild benutzt. Jeżeli chodzi o ten okres Filadelfii, to użyłem zdjęcie obrazujące stary druk Biblii. Weil ihr Kennzeichen ist, dass sie sein Wort bewahrt hat. Dlatego, że cechą charakterystyczną Filadelfii jest właśnie zachowanie Słowa Bożego. Und dann suchte ich nach einem Bild für Laodicea. A następnie zacząłem poszukiwać jakiegoś zdjęcia pasującego do Laodycei. Und dann fiel mir ein Zeitungsartikel in die Hand. I wtedy w rękę moją wpadł artykuł w pewnej gazecie. Dieses Bild war überschrieben in der Zeitung. I nad tym zdjęciem na dole był tytuł w tej gazecie. Die Jugend rockt auf der Allianz Gebetswoche. Młodzież za pomocą muzyki rockowej usługiwała na spotkaniu ekumenicznym. Das Bild, das Ganze ist vielleicht schon 15 Jahre her. To zdarzenie działo się około 15 lat temu. Ich habe diesen Vortrag zum ersten Mal in einem kleinen schwäbischen Ort gehalten.
Dzisiejszy wykład najpierw odbywał się po raz pierwszy w moim życiu w bardzo małej miejscowości w dzielnicy Niemiec Schwabia, die wo auch in der Kirche noch sehr gottesfürchtige Leute sind. I w tym rejonie Niemiec ludzie w ogólności, nawet ludzie kościelni, są z reguły bardzo bogobojni. Und ich fragte mich, wie werden Sie dieses Bild auffassen? I zastanawiałem się nad tym, jak ci ludzie odbiorą tego rodzaju zdjęcie. An dem Abend, wo ich den Vortrag hielt, a tego wieczoru, w którym miałem wygłosić ten wykład ze Słowa Bożego, kamen diese evangelischen Christen vor dem Vortrag auf mich zu. Tego wieczoru ci chrześcijanie ewangelicy przyszli przed tym wykładem do mnie. Und sie sagten, sie hofften, dass der Vortrag heute Abend nicht gestört würde. I powiedzieli, miejmy nadzieję, że dzisiaj wieczorem ten wykład nie będzie niczym zakłócony. Ich fragte sie ja wieso. Ja ich zapytałem, dlaczego? Sie sagten, ja, wir waren in der Schulaula mit dem Vortrag. A oni powiedzieli, my kiedyś żeśmy mieli wykład w auli szkolnej. Sie sagten, in der Turnhalle nebenan sind 7 Rockbands eingeladen. A w sali gimnastycznej obok tej szkoły celowo zgromadziło się 7 różnych zespołów młodzieżowych. Von unserem Pfarrer eingeladen. I te zespoły zostały zaproszone przez naszego księdza. Wir haben einen modernen Pfarrer. Gdyż my tu w tej miejscowości otrzymaliśmy nowego i nowoczesnego księdza. Bis letztes Jahr hatten wir einen gläubigen Pfarrer. Do zeszłego roku mieliśmy tutaj księdza, człowieka wierzącego. Wir hatten jedes Jahr eine Zeltevangelisation. Co roku żeśmy organizowali ewangelizację w namiotach. Von der evangelischen Kirche aus. Również organizowana była właśnie przez Kościół Ewangelicki. Aber unser neuer Pfarrer hält nichts davon. Ale nasz nowy ksiądz nie poważa tego sposobu działania. Er meint, man könnte die Menschen nur noch mit so etwas begeistern. On twierdzi, że nowoczesnych ludzi można tylko pozyskać przez tego rodzaju metody. Als dann nachher während des Vortrags dieses Bild kam. I gdy w czasie tego wykładu również i to zdjęcie pojawiło się na ekranie, da fingen sie an zu weinen. To ci ludzie zaczęli płakać. Sie waren wirklich gläubige. Bo byli to ludzie rzeczywiście wierzący. Und litten darunter, dass der neue Pfarrer solche Dinge machte. I bardzo cierpieli z tego powodu, że ich nowy ksiądz tego rodzaju rzeczy popiera. Volksgerechte, das heißt Laodicea. Słowo Laodicea wykłada się prawo ludu. Man passt sich den Menschen und ihrem Geschmack an. Dopasowywuje się do ludzi i do ich sposobu odbierania. Es ist dasselbe, wenn Paulus sagt, dass es eine Zeit kommt, wo sie sich Lehrer anhäufen, dass es ihnen in den Ohren kitzelt. To jest dokładnie to, co apostoł Paweł powiedział, że nastanie taki czas, w którym nagromadzą sobie nauczycieli, którzy będą ich pochlebstwa im szeptać do ich uszu. Es ist die Kirche nach dem Geschmack der Menschen. Jest to kształt Kościoła, który jest według smaku ludzkiego zorganizowany. Nur dem Herrn schmeckt das nicht mehr. Ale Panu to już nie smakuje. Das wird er ausspeien aus seinem Mund. Coś takiego on wypluje ze swoich ust. Und vielleicht haben wir gerade in den beiden letzten Sendschreiben. I właśnie akurat w tych ostatnich dwóch listach skierowanych do tych dwóch zborów. Noch einmal vor Augen geführt, das was Gott baut, der Herr Jesus baut. Jeszcze raz mamy zobrazowane to, co Bóg czy Pan Jezus buduje. Das finden wir in Philadelphia. To właśnie mamy przedstawione w Filadelfii.
und das, was der Mensch baut. I oglądamy to, co człowiek buduje. Das finden wir in Laodicea. A to znajdujemy zobrazowane w Laodycei. Und das ist nicht auf Felsengrund gebaut. A rzecz ta nie jest zbudowana na skalistym podłożu. Nein, das wird aus dem Mund des Herrn ausgespuckt. A nie, to zostanie wyplute z ust Pana. Nach dem in Kapitel Offenbarung 2 und 3 die Sendschreiben waren. Po tym okresie, gdy w drugim i w trzecim rozdziale Księgi Objawienia zostały zapisane tych siedem listów skierowanych do tych siedmiu zborów, die Entwicklung der Kirche zeigt vom Anfang bis Ende. Te siedem listów pokazują rozwój całego Kościoła na ziemi od początku aż do końca. Von Ephesus, dem Verlassen der ersten Liebe. Pokazujący stan Kościoła w czasie Efezu, gdy została opuszczona pierwsza miłość. Bis nach Laodicea. Aż do stanu zobrazowanego w Laodycei. Diesem System, das der Herr ausspucken wird aus seinem Mund. W którym to systemie pokazane jest, że Pan go wypluje z ust swoich. Kommen wir dann zur Offenbarung 4. Przechodzimy do czwartego rozdziału Księgi Objawienia. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. In der Offenbarung haben wir die Entrückung nicht beschrieben. W Księdze Objawienia nie mamy opisanego pochwycenia, zabrania z ziemi wierzących. Weil es ein Buch der Gerichte ist und nicht der Gnade. Gdyż jest to Księga Sądów, a nie Księga Łaski. Aber doch haben wir sie in diesem Vers eigentlich angedeutet. Ale jednak właśnie w tym czwartym rozdziale, w pierwszym wierszu, znajdujemy wskazówkę na to zdarzenie. Johannes wird gesagt, komm hier herauf. Do Jana zostało skierowane wezwanie, przyjdź. Nachdem in Kapitel 2 und 3 die Geschichte der Kirche beschrieben hat. Po tym, gdy on w drugim i trzecim rozdziale Objawienia opisał historię Kościoła, wird gleichsam in den Himmel entrückt. On zostaje teraz pochwycony, aby znaleźć się w niebie. Die wirklich an den Herrn Jesus glauben. I wszyscy ci, którzy rzeczywiście wierzą w Pana Jezusa, die echte Kirche, die Versammlung, ten prawdziwy Kościół, czyli zgromadzenie, die wird der Herr Jesus zu sich holen. To Pan Jezus weźmie do siebie. Das ist das nächste Ereignis, das wir erwarten. Jest to następne właśnie zdarzenie dla nas, które my oczekujemy. Aber auf der Erde wird das kirchliche System, was der Mensch gebaut hat, weiter bestehen. Ale na ziemi dalej będzie istniał ten kościelny system, który został zbudowany przez człowieka. Auch hier in Polen werden die Leute sonntags weiter in die Kirche gehen. Również i tutaj w Polsce każdą niedzielę ludzie będą dalej chodzili do kościoła. Obwohl die wirklich Gläubigen schon gar nicht mehr da sind. Pomimo tego, że ci, którzy byli wśród ludzi prawdziwie wierzącymi, już nie będą na tej ziemi. Przyszłość ludzkiego systemu kościelnego. Was wird mit diesem System, was auf der Erde zurückbleibt, das, was die Menschen gemacht haben, was wird damit passieren? A więc co stanie się z tym systemem ludzkim, który tutaj na tej ziemi dalej pozostanie? Zeit schreitet rasch fort, wir wollen das einfach nur lesen. Ponieważ czas już bardzo szybko przemija, chcielibyśmy to przeczytać. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta i siedmiu jest królów. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. I mówi do mnie: wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica,
to ludy i tłumy i narody i języki. A 10 rogów, które widziałeś i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą i ciało jej jeść będą i spalą ją w ogniu. I przyszedł jeden z 7 aniołów, mających 7 czasz, i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym 7 głów i 10 rogów. Cytaty z Księgi Objawienia, 17 rozdział, od 1 do 3 wiersza, 9 wiersz, 12 wiersz i od 15 do 16 wiersza. Die wahre Versammlung, prawdziwe zgromadzenie, die Menge aller wirklich Gläubigen, ludzie, którzy stali się prawdziwie wierzącymi, sie werden in der Bibel mit die Braut des Lammes genannt. Oni w Biblii nazywani są oblubienicą. Aber neben dieser Braut gibt es diese falsze Hure. Ale obok tej oblubienicy istnieje również też i wszetecznica. Es ist dieses menschliche System. To jest właśnie ten ludzki system. Eine Kopie des Wirklichen. Jest to kopia tego prawdziwego. Aber unecht. Ale nieprawdziwa. Ich sagte schon, dass das christliche System hier auf der Erde weiter bestehen wird, selbst wenn die Gläubigen nicht mehr hier sind. Ja już powiedziałem, że system ludzki na tej ziemi będzie dalej istniał, nawet wtedy, gdy ludzi wierzących już nie będzie na tej ziemi. Wir haben gelesen, dass diese Frau auf 7 Hügeln sitzt. Czytaliśmy o tym, że ta niewiasta rozsiadła się na 7 pagórkach. Oder besser auf einem Tier mit 7 Köpfen. Albo lepiej powiedziawszy na zwierzęciu, które posiadało 7 głów. Diese 7 Köpfe werden in Vers 9 erklärt, was das sind. Tych 7 głów w wierszu 9 zostało opisanych i wyjaśnione, kto to jest. Es sind 7 Berge. To jest 7 pagórków. Zu der Zeit damals war jedem klar, was die Stadt mit den 7 Hügeln ist. W owych czasach dla każdego człowieka tamtych czasów było to jasne, o jakim mieście jest mowa, które rozłożyło się na 7 pagórkach. Es gab damals, als die Offenbarung geschrieben wurde, nur eine Stadt, die bekannt war als die Stadt mit den 7 Hügeln. W tym czasie, gdy była pisana Księga Objawienia, istniało tylko jedno miasto, które było znane jako miasto położone na 7 wzgórzach. Es ist die Stadt Rom. A jest to miasto Rzym. Das religiöse System, was hier auf der Erde zurückbleibt. A więc ten religijny system, który tu na tej ziemi pozostanie, wird anfangs noch aus verschiedenen Gruppierungen bestehen. On na początku będzie się składał z różnych ugrupowań. Aber ein System ist mächtiger als alle anderen. Ale jeden z tych systemów będzie potężniejszy niż wszystkie inne. Und wird alle anderen schlucken. I ten system wchłonie wszystkie inne systemy. Und in sich vereinigen. I w ramach swojej organizacji wszystkie inne systemy zjednoczy. Die Ökumene wird zum Ziel kommen. I w ten sposób ruch ekumeniczny dojdzie do swojego celu. Aber die Führung wird das größte System dabei behalten. Ale przewodnictwo zachowa ten największy ze systemów. Und das ist das römische System. A mianowicie to jest ten system rzymski. Dieses Tier, auf dem diese Frau reitet, a to zwierzę, na którym porusza się, czy jedzie ta niewiasta, stellt den Machthaber des zukünftigen römischen Reiches dar.
Ono przedstawia obrazowo osobę rządzącą tym przyszłym systemem wielkiej potęgi. Das wird uns morgen beim nächsten Vortrag beschäftigen, was das ist. Jutro w następnym z wykładów będziemy się tym zajmowali, co to oznacza. Es ist vor allem die Kirche in Rom, die immer wieder versucht, von Anfang an politischen Einfluss zu nehmen. Jest to ten Kościół z Rzymu, który będzie od samego początku starał się mieć wpływy we wszystkich kierunkach. Während die evangelische Kirche sich mehr unter den Schutz der Politik gestellt hat, podczas gdy ten Kościół ewangelicki postawił się pod ochroną tego politycznego systemu, hat das römische System immer mehr versucht, die Politik zu kontrollieren. To system rzymski będzie starał się wszystko za pomocą polityki kontrolować. Und irgendwann wird sich die Politik das nicht mehr gefallen lassen. I w pewnym momencie polityka, polityce już to nie będzie się podobało, jak się wtrąca Kościół rzymski. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, was im Moment in Spanien wieder ist. Nie wiem, czy wiecie o tym, co w obecnych czasach dzieje się w Hiszpanii. Wo die römische Kirche ganz stark versucht, Einfluss auf die Politik zu nehmen. Tam w tym kraju te siły rzymskie starają się wywierać bardzo wielki nacisk na siły polityczne. In Spanien ist ja im Moment eine sozialistische Regierung an der Macht. W tym momencie w Hiszpanii jest rząd ukierunkowany socjalistycznie. Ich möchte ja noch sagen, dass wofür die katholische Kirche da einsteht, sind durchaus Grundsätze, die Gott aufrechterhalten wissen will. Ja jeszcze to chciałbym podkreślić, że tam, gdzie istnieje Kościół katolicki, to wydawane są prawa, które te prawa Boże jeszcze w jakiś tam sposób podtrzymują. Aber die Politik will das nicht mehr. Ale świat polityczny nie chce tego. Und das wird damit enden, dass diese politische Macht dieses religiöse System völlig vernichten wird. A zakończy się tym, że te moce polityczne całkowicie zniszczą ten moc religijną. Das falsche religiöse System wird also nicht direkt von dem Herrn Jesus gerichtet. A więc ten fałszywy system religijny nie będzie bezpośrednio sądzony czy doświadczany przez Pana Jezusa. Er speit es nur aus seinem Mund aus. On wypluje go tylko ze ust swoich. Aber gerichtet wird es durch die politische Macht. Ale sądzony będzie ten system poprzez moc czy system polityczny. Was ist aber dann die Zukunft der wahren Kirche? A więc jaka jest przyszłość prawdziwego Kościoła? Der wirklichen Gläubigen. Tych rzeczywistych wierzących ludzi. Wir haben schon gehört, sie wurden entrückt in den Himmel. Już żeśmy słyszeli, że oni zostali już poprzednio pochwyceni przez Pana na obłoki i zabrani do nieba. Und dann? A potem? Die Hochzeit des Lammes. Jaka jest przyszłość oblubienicy baranka, te wesele barankowe? Gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Księga Objawienia, 19 rozdział od 7 do 8 wiersza. In Offenbarung 17 und 18 haben wir gehabt das Gericht über die falsche Hure. W Księdze Objawienia w 17 i w 18 rozdziale oglądamy sąd nad tą fałszywą przetecznicą. Über das von den Menschen errichtete religiöse System. Nad tym systemem, który został sporządzony przez ludzi. Und erst wenn dieses falsche System beseitigt ist. I dopiero wtedy, gdy ten fałszywy system zostanie usunięty. Hier auf der Erde. I zniknie z tej ziemi. Durch die politische Macht, die dann da sein wird und das tun wird.
A stanie się to poprzez tą potęgę, moc polityczną. Dann erst wird im Himmel die Hochzeit des Lammes sein. Dopiero wtedy odbędzie się wesele barankowe w niebie. Die tiefste Vereinigung von Christus und denen, die an ihn glauben. To najściślejsze złączenie się Chrystusa i wszystkich tych, którzy w Niego wierzą. Und dann wird gesagt, dass es ihr gegeben wurde, sich in feine Leinwand zu kleiden. I czytaliśmy o tym, i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. Es wird auch gesagt, was diese Leinwand bedeutet. Również i tu czytamy o tym, co ten bisior oznacza. Es sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Oznacza to sprawiedliwe uczynki świętych. Geschwister, die Schönheit, die wir einmal für den Herrn Jesus besitzen. Tak, bracia i siostry, tą piękność, którą my będziemy posiadali dla Pana Jezusa. Die wirken wir jetzt. Tą piękność teraz możemy sobie sprawić, czy przy niej pracować. Unser Bruder hat anfangs zwar eine Stelle aus Epheser 5 gelesen. Nasz brat na samym początku przeczytał jedno miejsce z listu do Efezjan. Dass der Herr Jesus seine Versammlung sich selbst darstellen wird ohne Flecken und ohne Runzeln. Że Pan Jezus dla siebie samego przedstawi zgromadzenie bez plamy i jakiejkolwiek zmazy. Das wird auch so sein. I tak rzeczywiście będzie. Das hängt gar nicht von uns ab. I to rzeczywiście całkowicie jest niezależne od nas. Das ist allein das Werk des Herrn Jesus. Gdyż to jest dzięki temu i wyłącznie temu dziełu Pana Jezusa. Und doch trägt die Braut etwas. A jednak ta oblubienica nosi coś na sobie. Woran der Herr Jesus sich erfreut. Czym będzie się Pan Jezus bardzo cieszył? Und das ist das, was die Gläubigen praktisch auf dieser Erde für ihn getan haben. A to jest to, co ci wierzący tutaj praktycznie dla swojego Pana na ziemi dokonali. Wollen wir einmal gleichsam die Schönheit der Braut für den Herrn Jesus erhöhen? Czy nie chcielibyśmy również i my tą piękność oblubienicy dla Pana Jezusa ciągle na nowo powiększać? Dann lasst uns jetzt Gerechtigkeit tun. A jeżeli tak, to czyńmy sprawiedliwość. Das heißt das, was in völliger Übereinstimmung ist mit dem Herrn Jesus. A mianowicie to, co jest w całkowitej zgodności z Panem Jezusem. Geschwister, es geht fast noch eine Viertelstunde. Habt ihr noch so viel Zeit? Bracia i siostry, to jeszcze musi potrwać co najmniej 15 minut. Czy macie jeszcze tyle czasu? Ja. W tysiącletnim królestwie. I pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą. Blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. Księga Objawienia, 21 rozdział, od 10 do 11 wiersza oraz od 23 do 24 wiersza. Wenn die Versammlung mit einer Stadt verglichen wird, jeżeli tutaj zgromadzenie porównane jest do miasta, dann wird sie immer gesehen als etwas, von dem Regierung ausgeht. To będzie widziane jako to, od którego będzie też i rozchodziło się panowanie czy rząd nad całym światem. Wenn der Herr Jesus hier auf der einmal regieren wird 1000 Jahre, gdy Pan Jezus będzie kiedyś na tej ziemi przez 1000 lat panował, dann wird diese Regierung durch die Versammlung ausüben. To on te panowanie nad światem będzie wykonywał poprzez czy przez zgromadzenie. Hier wird gesagt, dass diese Stadt die Herrlichkeit eines Jaspissteines hat.
Tutaj jest nam powiedziane, że to miasto będzie nosiło chwałę i blask drogiego kamienia, jakby jaspisu. Am Anfang in Offenbarung 4 wird so das Aussehen Gottes beschrieben. Na początku Księgi Objawienia w 4 rozdziale jest właśnie w ten sposób opisany wygląd Boga. Wie ein Jaspisstein. Jak kamień jaspis. Das heißt, diese Versammlung hat die Herrlichkeit Gottes. A to właśnie oznacza, że to zgromadzenie będzie miało chwałę Bożą. Nicht weniger als das. Nic mniej jak właśnie to. Die Versammlung hat die Herrlichkeit Gottes. To zgromadzenie będzie miało chwałę Bożą. Und es gibt dann in diesem Zusammenhang noch Stellen, die mich einmal sehr verwundert haben. W związku z tym są jeszcze inne miejsca z Biblii, które bardzo mnie zadziwiały. Da heißt es zum Beispiel, dass bei Tag die Tore dieser Stadt nicht geschlossen werden. Na przykład jest napisane, że w ciągu dnia nie będą zamykane bramy tego miasta. Und eine ganz ähnliche Stelle gibt es im Propheten Jesaja. I bardzo podobne miejsce jest zapisane w księdze proroka Izajasza. In Bezug auf das irdische Jerusalem. W związku z tym ziemskim miastem Jeruzalem. Plus steht dort, dass die Tore dieser Stadt bei Tag und bei Nacht nicht geschlossen werden. Za wyjątkiem tego, że tam jest napisane, że te bramy tego miasta nie będą zamykane ani w dzień, ani w nocy. Dann könnte man im ersten Moment meinen, ja, dann ist ja die Herrlichkeit dieses irdischen Jerusalems größer. To można by w pierwszym momencie pomyśleć, no więc ta chwała tego ziemskiego miasta Jeruzalem jest większa. Aber es ist doch die himmlische Größe. Nie, jednak tego miasta niebiańskiego jest większa chwała. Denn im himmlischen Jerusalem wird es überhaupt keine Nacht mehr geben. Dlatego, że w tym niebiańskim mieście Jeruzalem nie będzie istniała noc. Darum sind die Tore dort auch immer auf. Dlatego te bramy będą też zawsze otwarte. Es gibt eben einfach keine Nacht mehr. Z tego prostego powodu, że nie będzie nocy. Und diese Stadt wird erleuchtet durch das Licht Gottes und die Lampe ist der Herr Jesus. A to miasto będzie oświetlane poprzez tą światłość Bożą i lampą jego będzie baranek. Ich möchte da jetzt nicht mehr so viel zu sagen, aber es gibt da noch einen ewigen Zustand. Więcej na ten temat już nie chciałbym mówić teraz, ale ponadto jeszcze chciałbym wspomnieć, że istnieje stan wieczny. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Księga Objawienia, 21 rozdział, od 1 do 3 wiersza. Wir hatten uns am Anfang erinnert, dass die Pforten des Hades die Versammlung nicht überwinden werden. Na początku żeśmy sobie o tym wspomnieli, że bramy Hadesu czy piekieł nie przezwyciężą zgromadzenia. Zu diesem Zeitpunkt wird es Israel nicht mehr geben. W tym okresie czasu już nie będzie istniał Izrael. Das alles hat mit dieser Erde zu tun, mit auf der wir jetzt leben. Dlatego, że istnienie Izraela będzie zawsze związane tylko z ziemią, na której my obecnie żyjemy. Aber an diese Erde kommt ein Ende. Ale i dla tej ziemi nastanie kiedyś koniec. Es gibt eine neue Erde und sogar neue Himmel. I nastanie kiedyś nowa ziemia i nawet nowe niebo. Aber die Versammlung bleibt. Ale zgromadzenie będzie dalej trwało.
Es ist das Instrument, durch das Gott bei den Menschen wohnt. Wohnt. Gott wohnt bei den Menschen mittels der Versammlung, durch in der Versammlung. Bóg zamieszka wśród ludzi za pomocą właśnie zgromadzenia. Geschwister, hier kommen zwei ganz große Gedanken Gottes fließen hier zusammen. Tak, bracia i siostry, tutaj razem zbiegają się bardzo wielkie dwie myśli Boże. Im Alten Testament hat Gott gezeigt, dass er bei den Menschen wohnen will. W Starym Testamencie Bóg to pokazał, że on chce zamieszkać z ludźmi. Dazu hat er ein Volk auserwählt, das Volk Israel. W tym celu on wybrał jeden naród, ten naród izraelski. Er hat in der Mitte dieses Volkes gewohnt. On zamieszkał pośród tego ludu. Zuerst in einem Zelt. Najpierw zamieszkał w namiocie. Und dann später im Tempel in Jerusalem. A następnie w tej świątyni w Jerozolimie. Natürlich hat er weiter im Himmel gewohnt. Naturalnie on dalej też i mieszkał w niebie. Aber doch hat seine Wolke der Herrlichkeit diese beiden Häuser erfüllt. Ale wiemy, że ten obłok chwały jego wypełniał te dwie budowle. Aber das ist der Gedanke Gottes im Alten Testament, wohnen bei den Menschen. Taka jest właśnie myśl Boża w Starym Testamencie, aby mieszkać razem z ludźmi. Im Neuen Testament geht das, ist es noch ein anderer Gedanke. A w Nowym Testamencie ta myśl jest inaczej ukształtowana. Die Wohnung Gottes ist kein Zelt mehr und kein Steinhaus mehr. Mieszkaniem Bożym już nie jest namiot ani budynek zbudowany z kamienia. Die Wohnung Gottes sind die Gläubigen. Tym mieszkaniem Bożym są wierzący. Gott wohnt in der Versammlung als eine Behausung Gottes im Geiste. Bóg mieszka w zgromadzeniu jako w tym domostwie Bożym. Das haben wir auch gesehen, dass dieser Wind das ganze Haus erfüllte. O tym żeśmy na początku wspominali, że wiatr wypełnił cały budynek. Gott, der Heilige Geist, nahm Wohnung in der Versammlung. I Bóg, Duch Święty, on zamieszkał w zgromadzeniu. Und in der Ewigkeit fließen diese beiden großen Gedanken Gottes zusammen. I w wieczności te dwie wielkie myśli Boże razem się zbiegną. Gott wohnt bei den Menschen. Bóg mieszka z ludźmi. Aber nicht mehr in einem Haus aus Stoff oder Steinen. Ale już nie mieszka w budynku z materiału, czyli w namiocie, albo w budynku z kamienia. Sondern in dem Haus, das von Menschen gebildet wird. Ale mieszka w tym domu, który został utworzony przez ludzi. In seiner Versammlung. On mieszka w swoim zgromadzeniu. So wird die Versammlung in alle Ewigkeit das Mittel sein, durch das Gott Segen für alle Menschen gibt. I tak to zgromadzenie będzie tym narzędziem, tym środkiem, przez które Bóg będzie darował swoje błogosławieństwo. Kurze Zeit später sagt Gott, es ist geschehen. Niewiele potem, krótko potem, Bóg powiedział, stało się. Was wir hier haben, ist der weiteste Blick, den uns die Bibel gibt. To, co teraz tutaj przed sobą oglądamy, to jest najdalsze spojrzenie w przyszłość, jaką umożliwia nam Biblia. Dann ändert sich nichts mehr. Gdyż później już się nic nie zmienia. So bleibt es in alle Ewigkeit. Tak będzie trwało po całą wieczność. Da sagt Gott, es ist geschehen. I wtedy Bóg może powiedzieć, stało się. Und wenn Gott daran denkt, dass damit alles seinen Abschluss gefunden hat. I jeżeli Bóg o tym myśli, że w tym względzie wszystko się już dopełniło, dann kann er nicht anders, als sich noch einmal an die Menschen wenden. To nic innego już teraz nie może uczynić, jak jeszcze raz skierować się czy zwrócić się do ludzi. Mit folgenden Worten. Z następującymi słowami. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Objawienia, 21 rozdział, 6 wiersz. Er will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst.
On daruje pragnącemu darmo ze źródła wody żywota. Ist hier noch irgendjemand im Raum, der nicht ewiges Leben hat? Może jeszcze w tej sali jest ktoś taki, który nie posiada życia wiecznego. Ich hatte zum Anfang von den vier Dingen gesprochen. Ja na samym początku mówiłem o czterech rzeczach. Buße tun. Trzeba pokutować. An den Herrn Jesus glauben. Trzeba wierzyć w Pana Jezusa. Das ist deine Verantwortung. I to są rzeczy zależne od Twojej odpowiedzialności. Und dann empfängst du ewiges Leben. A następnie otrzymujesz życie wieczne. Und viertens den Heiligen Geist. I po czwarte otrzymujesz Ducha Świętego. Hier sagt Gott noch einmal, ich will dem Dürstenden geben aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst. W tej chwili Bóg jeszcze raz to powtarza. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Und ein Kapitel später sagt er was ganz ähnliches. I jeden rozdział później mówi Bóg jeszcze coś bardzo podobnego. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Księga Objawienia, 22 rozdział, 17 wiersz. Wisst ihr, ihr könnt da an dem Bach stehen, der da rechts oben abgebildet ist. Spójrzcie, możecie stanąć nad tym potokiem, który w górnym prawym rogu jest zobrazowany. Und denken euch, es ist schönes Wasser. I możecie myśleć, piękna woda. Aber das nützt euch gar nichts. Ale to w niczym wam nie pomoże. Wenn ihr Durst habt, bo jeżeli będziecie spragnieni, das Wasser ist da. To woda jest tutaj obecna. Gott gibt es. Bóg ją daje. Aber ihr müsst nehmen. Ale wy musicie ją wziąć. Das, was wir links oben haben, ist die Gnade Gottes. To, co my u góry oglądamy, to jest obraz łaski Bożej. Was wir rechts unten haben, ist unsere Verantwortung. Ale to, co na dole oglądamy, to jest właśnie obraz naszej odpowiedzialności. Wir müssen nehmen. My po prostu musimy wziąć. Noch einmal, das heißt für dich, du musst Buße tun über deine Sünden. I jeszcze raz powtarzam, to dla ciebie osobiście oznacza, und musisz pokutować z powodu twoich grzechów. Und glauben, dass der Herr Jesus für dich gestorben ist. I musisz wierzyć w to, że Pan Jezus dla ciebie zmarł. Dann gehörst du zu dieser echten Kirche. Wtedy będziesz należał do prawdziwego kościoła czy zgromadzenia. Dann gehörst du zu diesem wirklichen Bau. Wtedy będziesz należał do tej prawdziwej budowli. Dann gehörst du zur wahren Braut. Wtedy będziesz należał do prawdziwej oblubienicy. Wenn du aber nur religiös bist. Ale jeżeli ty tylko jesteś człowiekiem religijnym. Dich aber nie bekehrst. I nigdy się nie nawróciłeś. Dann gehörst du zu dieser falschen Kirche. To należysz do tego fałszywego kościoła. Zu dem, was der Herr Jesus ausspeien wird aus seinem Mund. Należysz do tego, którego Bóg wypluje z ust swoich. Zu dieser großen Hure. Należysz do tej wielkiej wszetecznicy, die hier zurückbleibt, um gerichtet zu werden. Która pozostanie na tej ziemi, aby być osądzoną.